Czy jesteś wolnym człowiekiem? Jak definiujesz swoją wolność? Bo to jest bardzo ważne. Dzisiaj, kiedy słucham niektórych ludzi, mówią tak. Wolność to fakt, że mogę pójść do kina, do teatru, mogę sobie kupić latte z mlekiem odtłuszczonym. Wolność to na przykład możliwość, że sobie mogę zapalić dragi. Mogę sobie uprawiać seks. Niektóre kobiety mówią, wolność to możliwość usunięcia dziecka, które jest w mojej łonie. To jest prawdziwa wolność. No to teraz popatrzmy na tę wolność przez pryzmat wolności psa. Pies prowadzony na smyczy, w kagańcu. Owszem, ma wolność obsikać każde drzewo, które mu się spodoba, pod warunkiem, że się nie spodoba to właścicielowi. Ale szczekać to może już tylko wtedy, kiedy właściciel sobie zażyczy lub pozwoli. Taką macie wolność. To jest Matrix. To nie jest żadna wolność. Zrobili z was po prostu głąbów zwyczajnych i mówią wam, że jesteście wolni, bo możecie sobie płacić kartą w sklepie, a za plecami patrzą, ile macie kasy, na co wydacie pieniądze. To jest wolność? Boże Słowo mówi tak. Przyjdźcie do mnie, a ja uczynię was wolnymi. Czyli tylko w Jezusie Chrystusie możemy być wolnymi. Co to znaczy być wolnym człowiekiem według słów Jezusa? To oznacza rozumieć, kim jest człowiek. Zobaczyć wielkość człowieka, doświadczyć wielkości człowieczeństwa, zasmakować tego człowieczeństwa. Być wolnym od strachu, być wolnym od przerażenia, być wolnym od kłamstwa, być wolnym od zniewolenia wszelkiego rodzaju. Być wolnym to również zwyciężać siebie. To jest umiejętność, którą posiada tylko człowiek narodzony na nowo. To jest zwyciężanie nad swoimi pożądliwościami. To jest wolność prawdziwa. Taką wolność można smakować i za taką wolność można nawet dać swoje życie. To jest prawdziwa wolność.